Forza Ton Live, starting in 5, 4, Forza Ton Live, co to może być? Co? Get to the speed zone. Okej. Wow. Dobrze, że sobie biegi wydłużyłem, bo chyba tam trzeba... A, group progress, okej. Gdzie oni tam pojechali? Teraz robimy to w grupie, jakby w kooperacji chyba, wiecie? Mamy... w jednym miejscu... zrobić jakąś prędkość albo coś takiego? No nie wiem. Gdzie to w ogóle jest? Ja pojechałem grzecznie drogą, a to gdzieś... Okej, tutaj pojedziemy. I zobaczymy. Tylko Passat, kurwa, mówicie? Czy po tym wyścigu szukanie ukrytego garażu? Nie, nie, poczekamy aż będzie więcej tych garażów do znalezienia, wiecie? Teraz jedziemy sobie zobaczyć, co tu właściwie trzeba robić. To jest to? To jest chyba to. Na pewno. Aha, dobra, to jest to, no. Okej. Teraz kto więcej tu osiągnie, czy jak? Nie rozumiem. Z górki chyba lepiej, nie? Gdzie to się zaczyna? Aha, bo to za zakrętem jest. Mamy na to 13 minut? Chyba, że... Aha, im więcej... Aha, bo to jakby każdy nabija tutaj tą prędkość, to nie chodzi o to, kto jest lepszy, a kto gorszy. Aha, dobra, tam się napełnia na dole pasek. Musimy ileś tam kilometrów nabić. I potem może będzie jakaś... statystyka, kto więcej, nie? Ktoś pomyślał tak jak ja i pojechał na wprost. To trzeba tutaj. Okej. Dobra, mamy już 700 nabitych kilometrów. Jak wyjedziemy poza drogę, to też będzie, też spejlujemy, więc nie możemy sobie skracać. Okej. Dobra. Jeszcze raz. Fajne to będzie, bo ten... do grania razem z ludzkami. Będzie zajebiste. Ja już wiem, jakim samochodem będę to robił. Oczywiście Golfem. Okej. Ale on się szybko rozpędza, nie? Skubanie. Ja nie mogę, jak on tym bokiem lata fajnie. Czy będzie team dla ludzków? No myślę, że tak. Oczywiście, że sobie utworzymy. Bo musimy wymyśleć jakąś nazwę. Możecie pisać na czacie, jak macie jakieś pomysły już teraz. Oj, chyba zaraz będzie pełny pasek. Dobra. Dobra, zrobiliśmy to. Teraz tam coś mamy. Jakieś punkty trzeba ogarnąć. Strefa driftowa. Ale Golfem ogarnę. Ogarnę, bo tutaj jest na szutrze chyba. Tak. Ej, ej, ej.
Mamy tutaj mały taki poradnik. Trzeba wcisnąć ręczny, kiedy skręcamy, wtedy możemy driftować. Świetny poradnik. Ajajajaj. Dobra. Teraz w drugą stronę. I też tutaj musimy nabijać punkty. Coś podobnego mieliśmy w The Crew, kojarzycie? Tam też dobieraliśmy się w grupę i nabijaliśmy razem punkciki, nie? Się dostawało jakieś hajsy za to. To jest to, wiecie, takie do wspólnej zabawy, ale zajebiste. Zobaczcie, bo my przez siebie przenikamy, więc chyba uczestniczyć w tych zawodach może maksymalnie 72 graczy. Tak? My sobie nie przeszkadzamy w tym momencie. To jest super. O! Daily Challenge Forzaton Complete. Coś wykonałem. No ja wam powiem, że ekstra. Wyobraźcie sobie drift synchroniczny 72 graczy. Podejrzewam, że będzie trochę chaosu w tym wszystkim, nie? Okej. Kebaby ludzka, mówicie? Ludzkowie ludzka. Fani czterech kółek. Kebaby ludzka. Lucusie ludzka. Kebaby ludzka. Takie nazwy chcecie? Teamu w Fordzie? Nie wiem, mieliśmy... W Fordzie Horizon 3 mieliśmy team, który nazywał się Asuka Forever. A4E, taki skrót był. Kiedyś to było. Tłuściochy ludzka. Ej, bez kitu, kiedy jest tłusty czwartek? O, nie byłem na trasie, nie naliczało mi punktów. Przy okazji można zobaczyć, jak inni też driftują, nie? Jak? Turbina Passata. O kurde, chyba mamy nazwę teamu. Turbina Passata. A jaki skrót? A skrót SSS. O, bo mamy trzy chyba literki. Albo cztery maksymalnie. Pusty czwartek jest w czwartek? Kurde, nie wiedziałem. Dobra, Turbina Passata brzmi zajebiście. Turbiny, a może Turbiny Passata? Co wy na to? Zamiast pojedyncza, to wiecie. Turbiny Passata będzie nazywała się ekipa. Okej, dużo tych punktów już zbieramy, coraz więcej. Skrót to TDI, o bez kitu! Skrót nazwy ten. Nazwę teamu zrobimy TDI. W zasadzie to teraz nawet możemy utworzyć. Tylko nie wiem, czy da się nazwać tak długo Turbiny Passata. Kurde, ale to będzie unikalny team. Zajebisty. Turbiny Passata mi się najbardziej podoba. Albo Passat w gnoju. I skrót TDI. What the fuck. Turbiny Passata. Ale wy macie pomysły. No właśnie, no. Do tego fajne są live'y. Możemy sobie coś wymyślić razem, nie? No na ręcznym, po błocie to fajnie. Januszy krew zaleje za tą nazwę. No trochę tak. Oj, nie wbiłem. No tutaj trochę dłużej nam zajmuje. Wbicie tych punktów. Ale ciekawe, co za to dostaniemy, nie?
Ej, chyba więcej osób dobiło do tego eventu, też tak widzę. Bo teraz już jest więcej graczy. Na początku było chyba 4 albo 3 łącznie ze mną. A teraz widzę, że tu 5 jeździ, więc nie wiem. I chyba mamy koniec już, nie? Zobaczcie, zaraz się nabije. Już nikt nie chce jeździć. A te cwaniaczki. Nie, jadą tam, driftują, to okej. Okay. Skok w dal. O, to może być fajne, no. Golfem to ja ogarnę. Kurde, bo nie widzę końca tego paska. Powinien być innego koloru niż czarny. Bo jak jesteśmy w cieniu, to nie widać. Okej, okay, dojechali już czy nie? Wszyscy czekają. Nikomu się nie chce tych ostatnich punktów wbić. Serio? Uwaga, ostatni. Cyk. Ale też golfiną pojechał. Lubią ludzie te golfy. Pewnie, że tak. Dobra. Round 3. Jedziemy. No, Lucek wiedział, gdzie się ustawić. Hehe. Tak, teraz chyba będziemy mieli skok w dal. Jak ten balon tak szybko się tam przeprowadził? O kurde, chyba trochę źle pojechałem. Aj tam źle. Mamy radę. Oj. Tu chyba możemy pojechać łatwo. Ty, zobacz. To jest jakiś szczyt wielkiej góry. What? Jedziemy tam golfiną. No i ten skok chyba nie będzie najlepszy. No i pięknie. Aha, nie możemy wrócić, kurde. Trzeba z powrotem wjeżdżać tam. No to też trochę potrwa w takim razie. O, jaki ten skok jest megaśny w ogóle. Ej, dawajcie, ja się z kimś ustawię. Tak, żeby razem z nim sobie skoczyć. Jaki, kurde, wielki skok. Jak tam w ogóle najechać na to? Chyba z tej strony, nie? Jak poszedł. Kurde, jaki szybki! Wszyscy na maksa robią te samochody w tej grze. Gości w ogóle nie wyskoczył nawet z tego, tylko przeleciał nad tym skokiem. 200, prawie 200 metrów. Ksenka, pozdro, dziękuję bardzo za rajda. Ksenku? Ksenku czy Ksenka? Ksenek chyba, tak się odmienia. Fajnie, że wpadłeś. Dobra, robimy teraz mega rozpęd. Taki, że ja nad tą górą to przelecę, dosłownie. Okej. Okay. Spróbujmy. Myślę, że będzie fajnie. Uwaga. O, nie fajnie. Ale na szczęście możemy sobie cofnąć. Jeszcze trochę. Aha, oni jakoś tak z lewej atakują bardziej. Kurde. O, ponad 200 metrów. Prawie 250. Ciekawe, czy można zrobić tak. Ej, jak ja bym miał tego. A można zmienić auto teraz? Chyba nie. A może można? Czekaj. A jakbym wziął tego. Oh shit. Zobaczmy. Tym to myślę, że skoczę i to grubo. Jak myślicie? Mam nadzieję, że mnie nie wywali z tego. O nie, jestem dalej, okej. O kurde. To jest koks, którego sobie zrobiliśmy ostatnio. Zostało 30 sekund, o nie. Zdążymy.
Tutaj pod maską mamy 7-litrową V8. Sekund. Oj, chyba nie zdążę wylądować. Shit. Szkoda. Mogłem go wziąć od razu. O kurde. No nie. Nie udało nam się tego zrobić. Ale dużo dalej nie poleciał, nie? Ten jest ciężki? On chyba nie jest ciężki. Ja myślę, że golf od niego jest cięższy. Nie udało nam się zrobić tego ostatniego, ale dużo nam brakowało i tak. Więc ciężko by było to ukończyć. Ale mimo wszystko fajne, nie? Za mało mieliśmy tych metrów nabitych. Gdybym wziął ten samochód... Znaczy, do driftowania on nie byłby najlepszy. Ale do tych skoków... Zobaczcie, jak on leci. A tak właśnie, spróbujmy sobie polecieć tak na sucho. Bez tego eventu. Zobaczymy, czy on poleci tam dalej w las. Tam jest taki lasek. Rozpędźmy się tak konkretnie. Tu. O. Dużo prędkości się traci, gdy się podjeżdża pod tą górę, nie? Oj, nie trafiłem. Tutaj nie ma sensu, wiesz, jakby celować na ostatnią chwilę, tylko trzeba od razu tak wcześniej mniej więcej wycyrklować sobie, gdzie jest ta hopka. 270, a mi chodzi o to, żeby w ten las tutaj polecieć. Ciekawe, czy ktoś tak zrobi, bo to jest normalnie skocznia narciarska. Ej, bo chyba osiągnąłem tutaj niezły wynik, z tego co widzę. Strefy driftowe mi się pojawiły. O, spoko. Za mało osób jest do takich działań. No być może i tak. Jezu, ile się tego tu pojawia, kurde. Nie mogłoby się wszystko naraz pojawić? Nie mogę z tego wyjść, chodzi o to, że nie mogę tego pominąć. Tu tylko dwie gwiazdki nabiłem w tym skoku. Ale, zaraz, czy tutaj jest... Jest. Co? Aha, filtr jest tutaj. Ktoś skoczył tu 355 metrów. Mazdą RX-7? Ktoś skoczył tu Mazdą RX-7 z 97 roku. 355 metrów. To chyba chodzi o to, że... Ja pierdzielę. Trochę mi brakuje. Nie? Ja jestem... No daleko. Nie ma co patrzeć. Trzeba wziąć jakiś super lekki samochód, jakoś go zrobić na offroad. Wtedy cisnąć. Cheater jakiś pewnie. No właśnie nie, Grzech, a co ty? Cheaterów jeszcze nie ma tutaj w tej grze. To jest realny wynik. Jak to zrobił? No ta Mazda RX-7 wygląda ciekawie. Musiał ją zrobić jakoś na offroad. I wtedy... Wtedy nią pole... Chyba, że zrobimy jakiś super rozpęd. Spróbujmy jeszcze się tutaj rozpędzić, bo jestem ciekawy aż. Widać tą górę z daleka, kurde, ona jest taka wielka. To jest chyba największa skocznia. O nie, nie trafiłem. Jeszcze raz. Ariel Atom by tu poleciał. Nie wiem, trzeba by było popróbować. Myślę, że rzeczywiście może ten samochód jest za ciężki. I on za szybko leci w dół. A są takie auta, które... O, 200 km na godzinę przy wyjściu mieliśmy. 220. No 300 udało mi się prawie wbić.